Cześć świat, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na taką kolejną niedzielną mikroprzygodę. Ale mam tą motywację w sobie, żeby z samego rańca wsiąść na siodło i pojechać przed siebie, a dzisiaj konkretnie zwiedzamy Holandię. Czyli zrobimy taką małą objazdówkę wokół tej prowincji Zelandia, w zasadzie jej części. Także kieruję się teraz nad morze i zgodnie z ruchem wskazówek zegara będę w kierunku wschodnim jechał i z powrotem od południa wzdłuż granicy z Belgią. Także zapraszam do oglądania. Ja właśnie jestem w Sluis. Tak wygląda Sluis z rana. A tak się składa, że po lewej stronie mam Belgię, a teraz jadę odcinkiem holenderskim nad morze. Oczywiście kanał po mojej prawej stronie. Cześć. No jak jest? Koleżanko. Ale numer, owieczki sobie tutaj siedzą, pasą się jak gdyby nigdy nic. Tutaj jest taki jakby to powiedzieć, rezerwat przyrody, coś takiego w Polsce. No, także ten kontakt z naturą tutaj cały czas jest. Moi mili, dojechałem do miejscowości Cadzand-Bad. Tak. Później będę się do Breskens kierował, to jest takie większe miasto portowe, ale tak po kolei chcę to wybrzeże sobie przejechać. Tego nie czujecie, ale to zapach morza naprawdę robi robotę. Bardzo mi się tutaj podoba. Są jachty po mojej prawicy, no i Morze Północne oczywiście, nie? Przede mną. W polskim wybrzeżu było więcej takich deptaków, nie? Bardziej takie miejsca turystyczne. Tutaj zdecydowanie czuję się lepiej, bo naprawdę jest mniej ludzi. Jest bardzo fajna, nie jest taka monotonna ścieżka rowerowa jak w Belgii właśnie, że się jechało cały czas prosto. Także jazda taką wydmą, tudzież groblą jest bardzo fajna. No i moi mili, z czego jeszcze Holandia może słynąć? Oczywiście z pól kempingowych, nie? Tam po mojej prawicy z tego od groma. Przypomina mi się moja wyprawa z zeszłego roku z Iwoną, tam kawałek trasy R10 robiliśmy nad morzem od Łeby do Gdyni i powiem Wam, tęsknię za tymi porankami nad morzem, ten szum fal, niektórzy nie mogą spać, bo im to przeszkadza, ale mnie to tak hipnotyzuje, wpadam czasami w taki stan, no nie wiem, takiej medytacji, ja to mógłbym spać, nie? Mi to zupełnie nie przeszkadza. W ogóle spanie nad wodą jest dla mnie kosmicznym wydarzeniem. Czy to nad rzeką, jeziorem, czy właśnie nad morzem, nie ma znaczenia. A też trzeba pamiętać, że od wody ciągnie, także trzeba też się lepiej zabezpieczyć wtedy, nie? A na domiar złego, na 30 km schodzi mi powietrze z koła. Czeka mnie znowu wymiana dętki, ja nie wiem po prostu co się dzieje z tymi dętkami. Ale mam już doświadczenie w wymianie, także postaram się to sprawnie zrobić. Tylko mam mały problem z pompką, kurczę, bo... Ale później Wam powiem o co chodzi. Dobra, na razie przejdę się z buta. Mam 4 km do Breskens. Powietrze mi już całkowicie zeszło. Także jazda w tym stanie już nie wchodzi w grę. Na szczęście mam bardzo ładne widoki. Jest jeszcze w miarę wcześnie, jest godzina 8. Jest ciepło, ale nie gorąco, także jest git. I plan jest taki, że znajdę jakąś lepszą miejscówkę, bo na tej ścieżce rowerowej no, to nie jest dobre miejsce na wymianę dętki. A gdzie dziś można usiąść, rozłożyć się na spokojnie, bo tędy jeździ bardzo dużo ludzi. Na szczęście w Breskens znalazłem, jest w razie W, tak jakby mi tutaj coś nie poszło, to jest jakiś serwis rowerowy, może jakąś dętkę nową trzeba będzie kupić czy coś. Jest otwarte od 10, także nieźle. Statków transportowych jest bardzo, bardzo dużo i też takie konkretne sztuki pływają. No a tak na marginesie z Breskens odpływają promy. Tutaj właśnie jest prom. Można się przeprawić na drugą stronę do miasteczka Middelburg. I tak się właśnie zastanawiam, czy sobie planów nie zmienić, bo tutaj nad morzem jednak jest ciekawiej niż tam miałbym jechać taką drogą lądową wzdłuż granicy z Belgią. Chodzi o to, żeby odkrywać nowe miejsca, to może tym promem się przypłynę. Zobaczymy. Taki parking dla rowerów. No w Holandii tych rowerów to jest dużo, tutaj praktycznie każdy ma rower i tutaj na mieszkańca to przypada 2 czy nawet 3 sztuki teraz. I tutaj ludzie właśnie też czekają na prom. Dobra, pora wymienić tą dętkę, nie? Zobaczymy jak mi to pójdzie, czy sprawnie, czy niesprawnie. Najpierw sobie tutaj zdejmę łańcuch. Wiadomo, trzeba zdjąć koło. Dobra, koło i stara dętka zdjęte. Teraz no, muszę założyć nową, nie? Hej. Wszystko jest git, tylko mam taką niefortunną pompkę topek. Z tydzień przed wyjazdem do Holandii odebrałem ją z reklamacji, bo efekt był taki, jakby wypompowywała powietrze z koła, a nie dostarczała tego powietrza do koła. Uznali mi tą reklamację, rzeczywiście z nią było coś nie tak. Spodziewałem się, że dostanę nówkę sztukę. W ramach reklamacji odesłali ją do serwisu, ale dalej z tą pompką jest coś nie tak, także po powrocie do Polski no, będę walczył o to, żeby jednak wymienili mi na nową, a nie naprawiali. Poprosiłem, żeby zrobili jak dla siebie, a zrobili na przysłowiowy, no wiecie sami co. Nie wiem, poproszę chyba kogoś, no rowerzystów jest sporo, ale teraz wszyscy jadą na ten prom, także nie chcę tutaj nikogo zatrzymywać, bo chyba zbliża się godzina odpływu. Słuchajcie, Holandia, kraj stricte rowerowy, 360 000 km ścieżek rowerowych, nie? Tutaj ileś tam rowerów na mieszkańca przypada. A żeby tutaj takich podstawowych punktów serwisowych nie było, no to jestem w delikatnym szoku. Oczywiście można to zgonić na brak mojego przygotowania, bo jak to się mówi, umiesz liczyć, licz na siebie. Ale są takie sytuacje, gdzie nas sprzęt zawodzi, to by się przydało takie coś, kurczę, przynajmniej przy takich miejscach, nie, publicznych gdzieś, gdzie można sobie rower podpompować czy coś. Słuchajcie, fajny wynalazek pod sklepem rowerowym. To mi się podoba. No i git. I cyk, żarnie. Albo w prawo. Jadę teraz do Terneuzen. Wrzuciłem sobie trasę na Wahoo i jedziemy. Ok, jednak trzymam się pierwotnego planu. Miałem przez chwilę taki pomysł, żeby poczekać na ten prom, ale musiałbym z 50 minut czekać. A tak około 400 metrów od tego promu znalazłem serwis rowerowy. Bez problemu była pompka właśnie. Elegancka sprawa swoją drogą. Nie trzeba pompować, tylko sprężareczka raz i już. To też jest fajnie. jestem poniżej poziomu morza, ale Wahoo mówi, że jest około 7 metrów, także no dosyć wysoko, nie? Jak na ten kraj. Kraj, który przypominam, no w ponad 25% leży w depresji. Tylko nie mylić z depresją na tle takim psychologicznym. Chodzi o tą geografię terenu. Także ćwiara Holandii naprawdę jest bardzo, bardzo nisko. Tutaj są tereny takie stricte portowe. No tutaj jeżeli chodzi o te porty właśnie morskie, no to Holandia jest w czołówce oczywiście. Kraj nadmorski, wysoko rozwinięty. Jedne z największych portów na świecie, że gospodara się kręci tutaj. No i tak w kierunku wschodnim jadę już od kilku kilometrów do Terneuzen. Trochę monotonnie się zrobiło, ale trzeba jechać. To jest chyba Terneuzen, ale tam już się dobrze dzieje. Jakieś duże miasto. Teraz przejeżdżam przez jakiś potężny obszar przemysłowy, ale serio, końca nie widać. Mają rozmach w tym miejscu, mają rozmach. Do Terneuzen. Chyba bardzo duże miasto portowe. Zaraz zobaczymy, jak wygląda od środka. No, teraz nie mam jak przyjechać. Most powędrował w górę. Płynie jakiś jacht. No muszę przyznać, że to całe Terneuzen to dupki nie urywa. Średnio tutaj mi się podoba. Powiem szczerze, przez jakieś 7, może 8 km Sterhausen nic się nie działo, dosłownie nic. Taki krajobraz jak tutaj. Po jednej stronie wybrzeże, antypowodziówka taka, nazwijmy to. Trochę monotonnie się zrobiło, ale mam nadzieję, że zaraz będzie coś ciekawego. Nie to, że wybrzydzam, bardzo mi się podoba. Na co dzień nie mamy okazji, żeby pojeździć w takich warunkach, dlatego czerpię ile się da. A tak serio to jest całkiem spoko, nie? Przyjemnie bardzo. Około 24 stopni jest dzisiaj na ten moment, także warun jest idealny. Trochę wieje, ale jak to w Holandii, tutaj zdecydowaną większość dni roku, można powiedzieć około 350 dni, uznaje się jako dni takie wieczne. ...82 na zegarze. Jestem niedaleko miejscowości Grote Jandę. Cały czas jechałem wzdłuż tego brzegu. Całkiem przyjemne miejsce, muszę przyznać. No jest trochę monotonnie, ale w końcu jesteśmy w terenach nadmorskich, także to jest taka zatoka. Ona tutaj dosyć głęboko wpływa jakby w terytorium Holandii. Jest bardzo długa przede wszystkim przy tym. Także dalej cisnę w kierunku wschodnim. Myślę, że jeszcze z 9 dyszek mi zostało do końca. Patrzcie, jaki ogromny statek płynie. Jest fajnie, można odpocząć właśnie od monotonii pracy. Niedziela, zamiast gdzieś tam leżeć, nie, to sobie można wykorzystać po prostu. Choć nie ukrywam, że po całym tygodniu pracy jestem zmęczony, bo tam od 8 do 18 jestem na nogach cały czas. Nie zawsze chce mi się wyjść na rower, dlatego w niedzielę staram się nakręcić jak najwięcej też, żeby trenować do wschodu 1400. Dobra, jedziemy. Spały? Niebywała historia. Takiej nawierzchni jeszcze tutaj nie widziałem. Już chyba się środki w budżecie skończyły i nie było za co prowadzić tej drogi, nie? Ale naprawdę po tych kilkuset kilometrach tutaj taka droga gruntowa to jest coś dziwnego. Tutaj jeszcze lepiej, bo czuję się jak w Polsce teraz. Ok, na 90 km zrobiłem sobie taką krótką przerwę, bo coś się zaczęła łapać senność. No i tak sobie pomyślałem w sumie, po co się śpieszę, jest ładna pogoda, poleżałem sobie na słońcu na ławce. Nawodniłem się, także jest git, nie? Ja tutaj już pomału zmieniam kierunek jazdy, odbijam na południe do granicy z Belgią i tam będę zataczał właśnie kółko i będę leciał pomału do domu. Także zasadniczo niewiele mi zostało. Także jakiś kolejny kawałek Holandii odkryty. Tak trzeba żyć. Muszę tutaj poszukać jakiegoś sklepu, bo już mi się woda skończyła. Stara szkoła, nie ma tak chranie w garażu, nie? Już fagra. Chyba to jest Belgia? Znalazłem się w Belgii przez przypadek. No to jest takie miasteczko graniczne, nie? Mam przede mną znak Belgii. Muszę sklep najpierw pogarnąć, bo pić się chce. Proszę bardzo, Belgia. Niestety nie udało mi się pozyskać wody. Nie znalazłem żadnego sklepu, także jadę dalej. Zobaczymy, nie? Mam jeszcze pół bidonu, także nie jest tragicznie, ale już potrzebuję tej wody. I zwróćcie uwagę na tą symetrię. Równiutko wszystko, jak od linijki. Tutaj idealnie widać tą symetrię. 1 do 1. No tutaj jak nie Holandia. Przepraszam, Niderlandy. A to są chyba słupki graniczne. Pomiędzy Królestwem Niderlandów a Belgią. No i to nie może być więcej takich ścieżek, tylko ten asfalt wszędzie wylany. To zupełnie inaczej się jedzie. Gdzie to jest jakiś sklep? Syka, nie ma sklepu, to jest stacja benzynowa. Trzeba coś ogarnąć do picia szybciutko. Klara. No takie przyjemne są te miasteczka, muszę przyznać. Tylko wszystkie takie same jak dla mnie. Torba się robi coraz lżejsza. Żarty się skończyły. 123 km. Kanapka w dłoń i na koń. Wszędzie pola, ale właśnie znajdujemy się w takiej prowincji rolniczej, także no tutaj ten krajobraz tak po prostu wygląda. Bardzo ubogo, jeżeli chodzi o lasy, bardzo bogato, jeżeli chodzi o pola, tak? I różne rzeczy tam uprawne. Ale już małymi kroczkami zbliżam się do domu i na dzisiaj będę kończył. Nie wiem, jeszcze z 3 dyszki, może 4 zostały. miejscowości Filipin i właśnie miałem taki mały kryzys za mną, bo jechałem przez kilka kilometrów przez takie szczere pola, ani jednego sklepu po drodze, ani nic. Dobrą godzinę jechałem totalnie bez wody, po prostu nawet już nie miałem śliny, żeby przełykać. Na szczęście się udało kupić jakieś tam płyny. Ciężko, teraz jest 27 stopni. Generalnie bardzo dobrze się czuję, mam dużo mocy, coraz więcej właśnie przed tym spodem, także to wszystko idzie w dobrą stronę. Że takie te dystanse po 200 km też nie robią aż tak dużego wrażenia jak kiedyś. No ale trzeba pamiętać, że to jest płasko, nie? Także też w polskich warunkach to byłoby trochę trudniej. Dobra, chwilę przerwy robię i ostatnie 25 km i fajrant na dzisiaj. Okej? Okay? Ja. Droga, a nie jakiś asfalt czy ten, ścieżki rowerowe. Bardzo dobrze, bardzo. Ostatnie 6 km. Jestem w domu. Hej moi mili, udało się, jestem na miejscu z wynikiem, wydaje mi się, że około 180 kilku kilometrów, bo coś się tam z Wahoo stało i rozłączyło mi po prostu ślad. Musiałem zacząć od nowa. Podsumowując, bardzo fajna trasa, ale szczególnie ta pierwsza część tam nad morzem, nie? I tam jak się jechało wzdłuż linii brzegowej. Później też taka monotonia, te pola. W zasadzie nic takiego fajnego. I dobra, to w tym filmie byłoby na tyle. Oczywiście jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Ja się żegnam z Wami z tego miejsca, widzimy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ramy. Cześć!